Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na kolejny odcinek z sezonu 6. Dzisiaj pojedziemy sobie 7. rundę mistrzostw, czyli Grand Prix Danii w Horsens. Tak, przed zawodami prezentuje się klasyfikacja generalna. 41 punktów przewagi nad drugim Nielsem, Christianem Iversenem. A teraz przejdziemy już sobie do zawodów. Tor w Horsens jest torem jednodniowym, usypanym. I teraz w rzeczywistości w najbliższym czasie również będziemy mieli zawody na torze jednodniowym. Będzie to oczywiście ogromne święto Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Możecie pisać Wasze typy na te zawody w komentarzach, jakie typujecie podium. I możecie też napisać, ile Waszym zdaniem zdobędzie punktów Maxim Drabik, który pojedzie tam jako dzika karta. A my teraz już przechodzimy tutaj do Horsens. Jedziemy w czwartym biegu z pola czwartego. No i mamy powtórkę biegu po upadku Jonsona. No i na dobry początek, dwa punkty przed nami Matej Zagar. Teraz bieg piąty, w którym również wystąpimy. Z pola pierwszego będziemy startować. Tym razem na nasze konto wpada trójeczka. Bieg 12. Znów będziemy startować z pola pierwszego. Weźmiemy sobie świeżą oponę. Thank you.
wypadek, tutaj spowodował kolizję Chris Harris. Wygrywamy świetną rywalizację z Troyem Bachelorem. Bieg 14, startujemy z pola drugiego. Zdobywamy 2 punkty po świetnej walce z Jepsenem i z Jepsenem Jensenem i już nie pamiętam kto tam jechał, chyba Jonasson. Bieg 19, startujemy z pola trzeciego. Zmniejszymy sobie trochę moment obrotowy, żeby nie doszło do defektu. Bieg 19 kończymy na miejscu trzecim, zdobywamy 1 punkt. Teraz pora na półfinały, będę wybierał jako drugi i weźmiemy sobie pole numer 2.
zegarem znajdujemy się w finale, a dołączą do nas Taiwo Finden i Andreas Jonsson. Wezmę pole czwarte. I ruszamy do walki o zwycięstwo. Udało mi się dogonić Jagara, zajmujemy drugie miejsce, Jagar właśnie wygrywa, a trzeci Andreas Jonsson. I teraz tak wygląda klasyfikacja generalna, powiększamy jeszcze przewagę 46 punktów nad drugim Taiwo Findenem. No i to było na tyle w tym odcinku. Piszcie wasze typy na Grand Prix Warszawy. Według mnie na podium znajdzie się Madsen, Dudek i powiem Maxen Drabik. Może mu się uda. No i to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!